Nie, nie nada. Nie nalewaj, nie, 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 nie. Dla zdrowia! Ura, za mną! Dawaj mnie pistolet pobolszy! O, spasiba! Ta prosta puszka! Spasiba! Oj, no dobrze, słuchajcie, że się już pozbyłem tego kacapskiego munduru. Na szczęście w moich rękach pozostała strzelba, która do złudzenia przypomina Saigę 12, chociaż tą Saigą 12 nie jest. Michał Kwiatkowski, najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Zapraszam serdecznie do oglądania. Chodźcie do pulpitu, żebym mógł wam bliżej tą strzelbę pokazać. No proszę, sobaka słoninkę zostawił, ale wódkę wypił. To, co dzisiaj wam pokażę, to jest Armsan RSS-1. Na pewno wiele osób powie, kurna Kwiatek, przecież już kiedyś tą strzelbę pokazywałeś. Tak, tylko że wtedy w ogóle pokazywałem wam linię Armsanów i tak odniosłem wrażenie, że chyba tą strzelbę potraktowałem trochę po macoszemu. Zresztą to były też moje początki. Dzisiaj chciałbym pokazać wam ją dokładniej. Tym bardziej, że dzisiaj Saig 12, panie, nie kupisz. Chyba że w kwatermistrzu, ale to tak wiecie, to nie ode mnie słyszeliście. Jedna w kwatermistrzu jeszcze leży, oryginalna rosyjska z Izmaszu. Natomiast to jest produkt turecki. Żre amunicję jak zły. Ta strzelba kosztuje 3950 zł i na razie ta cena się nie zmieni. Zobaczmy, co mamy dalej. Oczywiście mamy magazynek długi i magazynek krótki, natomiast ten, który jest tutaj przypięty, to jest po prostu jakiś tam dodatkowy, który można sobie dokupić. Także mamy dwa magazynki, długi i krótki. Mamy taką, wiecie, no umówmy się, jakąś tam instrukcję obsługi, jak tam włożyć magazynek i tak dalej. Zdjęcia czarno-białe, no powiedzmy, ale umówmy się, ogarniecie. Mamy flagę bezpieczeństwa, kluczyk chyba do regulacji przyrządów celowniczych. Mamy taką zatyczkę na tutaj na tą rękojeść, o taką, żeby nie przebijała po prostu tych gąbek, więc spoko. To jest fajna rzecz, bo ona jest zdjęta na czas transportu, natomiast oczywiście ten wybijak do oczu i zębów oczywiście sobie tutaj nakręcimy. Ja właśnie też się zastanawiam, czy to nie jest też jakoś jakby kompensator odrzutu i podrzutu, ponieważ mamy pod spodem i na górze wycięcie i mamy też boczne wycięcia, więc tędy będą też ulatniały się gazy, które... No nie wiem, czy coś będą powodowały. No sobie sprawdzimy. Natomiast to trzeba nakręcić. No i tym koszyczkiem możemy, no przyznam szczerze, zrobić nawet poważną krzywdę, tak? Także ta strzelba ma taki bardziej charakter, nazwijmy to, bojowy. No i jeszcze zerknijmy, mamy folicę. A, tu tak, folicę mamy, gdyby ktoś nie chciał z czymś takim ostrym łazić, to w folicę mamy po prostu zwykłą, o zobaczcie, taką ładną nakrętkę, którą możemy po prostu jakimś tam narzędziem mocniej dokręcić z gwintem wewnętrznym. Przypomnę, że tu mamy gwint zewnętrzny. No i też oczywiście, chyba nie wiem, czy siłą rzeczy, czy jakoś, no nie mamy czoków żadnych tutaj do wkręcenia. Także to tak na razie wygląda. Ja jeszcze w ogóle chciałem was serdecznie przeprosić za ten ruski mundur. Ja wiem, że to może tam niektórych mogło to jakoś tam odstraszyć, odstręczyć. Natomiast też pamiętajcie, że ja przygotowuję różne inne odcinki i po prostu próbowaliśmy nagrać tutaj odcinek o pepeszy. Niestety się nie udało z przyczyn technicznych. Ja oczywiście ten odcinek nagram. Natomiast postanowiłem w tym materiale wykorzystać już ten mój, powiedzmy, ruski kacapski outfit. Saigi 12 dość powszechnie używane były, a właściwie są cały czas, w zawodach strzelbowych i PSC. I na przykład srebro na swojej Saidze 12 ostatnio wywalczył w Tajlandii Marcin Tausiewicz, którego serdecznie pozdrawiam. I ja z nim rozmawiałem o tej Saidze jego 12. On powiedział, że będzie jak gdyby walczył o kolejne medale, dopóki mu się po prostu nie rozpadnie. Tak? Ponieważ, powtarzam, w Polsce nie można Saigi 12 kupić, ponieważ na broń z Rosji jest embargo. Nie wiem, czy można by tej strzelby użyć do rzeczywiście tak poważnych treningów i poważnych zawodów. Pamiętajcie, że to jest turecki produkt, więc on pewnie się jakością na pewno od tych Saig różni. To myślę, że tego nie da się uniknąć. Różna jest cena, no więc też różna jakość. Natomiast ten Armsan na pierwszy rzut oka po wyjęciu z pudełka wygląda oczywiście bardzo zacnie, tak? Niczego mu nie brakuje, nic tutaj nie lata. Widziałem gorzej wykonane tureckie strzelby. Ale oczywiście powinna być ona oddana w ręce tych, którzy dużo trenują, biorą udział w wielu zawodach. I to rzeczywiście jest wtedy pełna weryfikacja takiego sprzętu.
Widzę, Kamilu, że ci się podoba ta końcówka. Kamil mówi, że byłaby dobra do wybijania szyb na przykład. No rzeczywiście, jeśli chodzi o takie prepersowskie sytuacje, to jak najbardziej. Lufa, którą tutaj mamy zamontowaną, ma 18,5 cala. Ta strzelba waży mniej więcej niecałe 4 kg, tam bodajże chyba bez 300 gramów. I to jest strzelba gazowa. Ona działa właściwie w taki sam sposób jak karabin AK, czyli mamy odprowadzone gdzieś w tym miejscu, tu w tym bloku gazy do specjalnego takiego cylindra, w którym pracuje tłok, który po prostu napędza mechanizmy. Dlatego bym chciał, żeby ta strzelba działała też na lekkiej amunicji. Pod jednym z odcinków napisaliście mi, że te gazowe działają na wszystkim. No nie na wszystkim. Na przykład strzelby Benelli M4 na amunicji bardzo lekkiej nie radziły sobie tak dobrze, jak na przykład chociażby tureckie S4. Dobra, spójrzmy dalej. Mamy blok gazowy z krótką szynką pikatynką, do której moglibyśmy przyczepić jakiś tam dwójnóg. Tu mamy regulowany przyrząd celowniczy, czyli muchę, tak, którą oczywiście możemy regulować za pomocą kluczyka, który mamy w zestawie. Jej wysokość oczywiście. Ten blok gazowy, szczerze powiem, wygląda też, mówię, ok, tak, niczego mu nie brakuje. Oczywiście mówię, jak z trwałością, no to by się okazało, jakbyśmy wystrzelali, powiedzmy, 1000 nabojów z tej strzelby. Dalej mamy plastikowe łoże. One jest bardzo dobrze osadzone i tak jak czasem w karabinach AK ono lata gdzieś na boki, tak tutaj jest naprawdę bardzo fajnie ono spasowane i oczywiście też posiada tu pod spodem szynę pikatynkę i także taką samą pikatynkę mamy na górze. Zapraszam na Strzelnica News. Zaczynamy od imprezy z szeryfem z USA i z matem DTF-u. To całodniowy trening z pełnym wyżywieniem w obecności Kwiatka, który zrobi dla Was relację z tego wydarzenia. Wymyśliłem, że będzie to maksymalnie 20 osób. 12 biletów już się sprzedało, zostało tylko 8. Czas ucieka, także zapraszam. Link do tego wydarzenia macie oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam Was także bardzo gorąco już za tydzień na Euro Target Show. To impreza na targach poznańskich w Poznaniu między 22 a 24 marca. Ja będę tam obecny w sobotę 23 marca. Zapraszam Was bardzo gorąco. Będziemy mogli sobie porobić fotki, będziemy mogli pogadać. No i przede wszystkim przygotuję dla Was wykład o najciekawszych konstrukcjach, z jakimi miałem do czynienia w zeszłym roku. W sklepie Strefa Celu macie do wyboru AR-y 15, między innymi Zajony i BCM-y. Tylko pospieszcie się, ponieważ ta dostawa przyszła jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, więc możliwe, że już się część rozeszło. Zapraszam Was na Aleję Waszyngtona w Warszawie. W przygotowaniu jest odcinek o sztucerze Anschutz model 1761 APR. To jest sztucer zrobiony specjalnie pod zawody PRS. Co to są zawody PRS? Na czym polegają? Dlaczego strzelamy ze sztucerów 22 Long Rifle? Tego dowiecie się już niedługo, ponieważ jadę do Michała Dudzika, żeby nauczył mnie strzelać z tego karabinu. Oczywiście Wam go dokładnie pokażę, a potem wezmę udział w zawodach strzeleckich, w których mam nadzieję stanę na pudle. Jestem w salonie broni na warszawskim Bemowie, za moimi plecami zobaczcie ile kałachów, o których opowie Wam Julia. Zgadza się. I mamy strasznie dużo wersji do wyboru. Przede wszystkim wersja drewniana, wersja polimerowa i wersja taktyczna. Dostępne w trzech różnych kalibrach. 7,62, 5,56 i 5,45. Zapraszamy na zakupy. Jeszcze najważniejsze jest to, że są w dwóch różnych rozmiarach. A, no tak. No to tyle. Jakiś czas temu pokazywałem Wam karabin VHS. To bezkolbowy karabin wyprodukowany przez HS Produkt. Jest on produkowany w kilku wersjach kolorystycznych, m.in. Flat Dark Earth. Jeżeli chcielibyście taki sobie kupić, to jest dostępny na razie w Polsce tylko w sklepie RP Arms w Aleksandrowie Łódzkim albo w Poznaniu. Zapraszam na zakupy. A to, co widzicie na zdjęciu, to Taurus T4, karabin, który też już Wam pokazywałem, z tym, że najnowsze wersje brazylijskich AR-ów 15 są już wyposażone dodatkowo na przykład w garnitur MacPula. Zapraszam zatem do sklepu Kaliber w Dawidach Bankowych. Do sklepu Militaria Tylice dotarła dostawa sztogerów, w tym strzelby i pistolety. W cenie nieco powyżej 2000 zł możecie nabyć lepszą kopię Glocka z 4 płytkami do montażu kolimatorów w zestawie i kolimatorem, który wybierzecie na miejscu. Zapraszam zatem na zakupy do sklepu Militaria Tylice. I na koniec news z Redwin Optics Polska, czyli łódzkiej firmy, która sprowadza chińskie lunety Redwin i daje na nie polską gwarancję. Do rodziny lunet biegowych Scarlett z powiększeniem od 1 do 6 razy dotarła kolejna Scarlett, z tym, że z powiększeniem od 1 do 8 razy i z nowym krzyżem, który myślę bardziej jest skierowany do myśliwych. Zresztą widzicie go teraz na obrazku. Dodam, że lunety Redwin są bardzo precyzyjnie wykonane, mają ekstremalnie niską paralaksę i bardzo wyraźny obraz. Zapraszam zatem na stronę www.redwinoptics.pl. Link macie w opisie. Tu mamy szczerbinkę. Ona oczywiście troszeczkę różni się od tych
powiedzmy, w takich kałachach, ponieważ ma regulację, zobaczcie tutaj takim pokrętełkiem, lewo-prawo, tak? Czyli mamy w pełni regulowane przyrządy. No i oczywiście możemy też zastosować, jak to się mówi, przewyższenie, czyli ustawić sobie ten celownik w taki sposób, żebyśmy mogli strzelać na dalsze odległości. Natomiast patrzę, że tutaj na tych ząbkach nie mamy żadnych oznaczeń, tak? Nie mamy napisane tam 100, 200, 300 metrów. Okej, no po prostu może, jak to powiedzieć, w sporcie nie jest to aż tak ważne. Natomiast ten przyrząd celowniczy w karabinach AK powoduje, że nie możemy przedłużyć tej szyny, pikatyny, tutaj na komorę, żeby to była jedna taka powierzchnia. Dopiero w tych AK, no te takie najnowsze AK, to jest 12 AK? No dobra, no wyświetlę wam w każdym razie tu gdzieś z boku, tak? W tych najnowszych mamy rzeczywiście bardzo fajną taką długą powierzchnię, natomiast w tych to jest taki jak gdyby stary dobry kałach, tak? Także to nam przeszkadza, po prostu możemy zamontować przyrządy optoelektroniczne tu albo tu na tej przestrzeni. Oczywiście po prawej stronie broni jest o wiele ciekawiej niż po lewej. Mamy tutaj oczywiście rączkę przeładowania, taką jak w karabinach AK. Mamy też bezpiecznik, tak? Czyli mamy broń odbezpieczoną i zabezpieczoną. I zwróćcie uwagę, że po zabezpieczeniu mamy tutaj takie, wiecie, no jakieś tam przerwy, tak? W które się tu piach wsypie czy coś. No nie da się tego uniknąć, tak? Ponieważ strzelamy o wiele większymi nabojami, więc po prostu trzeba tu pewne rzeczy powycinać było. Ale za to mamy półeczkę pod palec, więc możemy operować tym bezpiecznikiem, nie zdejmując ręki z chwytu, który został wykonany z takiego dość, powiedzmy sobie, prostego plastiku. Dobra, z jakąś taką, zobaczcie, tutaj skryteczką, taką właściwie a la Magpul, by można było śmiało powiedzieć. No można to wyjąć, po prostu tą płytkę i tam coś sobie schować, nie wiem, jakąś olejarkę czy coś. Natomiast najbardziej interesująca jest kolba, która jest kopią jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, faba czy czegoś, panie. I ona jest w pełni regulowana. To znaczy możemy regulować ją na długość po takim rurowej prowadnicy, a także możemy, pokażę wam, regulować wysokość baki. Zobaczcie, o, poczekajcie, trzeba wcisnąć dwa guziki, o, z lewej i prawej strony, o, i ją tutaj po prostu jakoś tam zakleszczyć. I dzięki temu będziemy mogli zamontować tutaj kolimator, tak, nawet dość wysoko tutaj na tej szynie Picatinny, w tym miejscu, ale baką sobie po prostu jak gdyby doprowadzimy nasz wzrok na odpowiednią wysokość, na odpowiednią przewyższenie, żeby po prostu łatwo i dobrze nam się strzelało. Pamiętajcie tylko, żeby bakę opuścić jak najniżej w momencie, kiedy chcecie korzystać z przyrządów mechanicznych, ponieważ te są, przyznam szczerze, naprawdę mega niziutko. I ta szczerbinuchna tutaj, zobaczcie, o tutaj pokażmy tą szczerbinuchnę, taką, taki, to jest, wiecie, taki pypeć wycięty. No, tutaj celowanie z tych mechanicznych przyrządów to jest takie, wiecie, no to nie jest bajka. Także lepiej od razu pomyśleć o jakimś kolimatorze. Oczywiście kolbę, jak widzicie, możemy złożyć na stronę lewą, tak? I ona się tutaj po prostu zakleszcza. A żeby ją zamknąć, trzeba ją po prostu lekko unieść do góry, o, i zamknąć. Ona się zresztą fajnie tutaj trzyma, więc moglibyśmy, w sumie tak sobie pomyślałem, używać tej strzelby w taki sposób, nie? Jak, kurczę, jakiś tam Rambo. No i jeszcze warto zwrócić uwagę na gniazdo wciśnienia kropka, które jest po prawej i po lewej stronie tego jarzma. No i właściwie to wszystko, co miałem wam do pokazania. A, jeszcze warto zwrócić uwagę na zatrzask magazynka, który, muszę przyznać, tak, wygląda jak taki od AK, tak, uwaga, teraz go wcisnę, zobaczcie, jak ładnie wyleciał magazynek. Natomiast przy wkładaniu magazynka pamiętajcie, że nie musicie zahaczać go tu o przód, tylko po prostu ten magazynek pewnym ruchem, no właśnie, pewnym ruchem trzeba wbić. Trzeba to opracować, ponieważ to nie jest prosta sprawa. Dobra, uwaga, jeszcze raz, poczekaj. O, teraz się zagnieździł. Także wiecie, to jest, jak to Boro często mówi, to jest broń dla prawdziwych mężczyzn, tak? Którzy mają, wiecie, parę w łapach, kopyto. Myślę, że to ogarniemy. Jeszcze z niej nie strzelałem, także jak będziemy strzelać, to wtedy sprawdzę, jak wygląda wymiana magazynków. Tak sobie pomyślałem, że ten zatrzask magazynka dałoby się też obsłużyć jakoś palcem wskazującym. Natomiast tuż, pójdźmy bliżej, tuż za tym zatrzaskiem, a właściwie może przed, jest guziczek, nie? Pani, teraz zobaczcie, jak wciskam tu, to tu wychodzi taki języczek, nie? Panie, co to? No pokazywałem wam już to w tureckich kopiach SAIK 12. To jest tak zwana blokada zamka w tylnym położeniu. Czyli w przeciwieństwie do, o,
Zobaczcie, w przeciwieństwie do karabinów AK, tu po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zatrzyma nam się w tylnym położeniu. Ale panie, to teraz jak go zrzucić, nie? Czy musimy tu wachlować? Nie, mamy wtedy tu, zobaczcie, taką blaszkę, która dość luźno lata, no, powiedzmy sobie. I teraz wciskając tą blaszkę, o właśnie, dość mocno, pewnym ruchem, możemy zrzucić cały mechanizm. Pamiętajcie, że ta strzelba, którą wam dzisiaj pokazuję, jest wyjęta z pudełka, nówka, więc tu mogą niektóre rzeczy jeszcze muszą się dotrzeć. Ja myślę, że jak wystrzelamy tam z parę magazynków, to na pewno ta dźwignia będzie tutaj po prostu lepiej działała i jakoś to wszystko ogarniemy. No to chyba właściwie wszystko, co miałem wam do pokazania. A jeszcze pewnie wiele osób spyta, pokaż kotku, co masz w środku. Tu mam oczywiście taki sam przycisk jak w karabinach AK, tylko dodatkowo zablokowany, zobaczcie, taką wieżyczką, którą trzeba wcisnąć. O, dobra. I zobaczcie, co mamy tutaj, widzicie? Znaczy tu oczywiście ten mechanizm, ale zwróćcie też uwagę na tą klapę, że ona jest przytwierdzona w tym miejscu, więc powiedzmy w teorii powinna trzymać zero, tak? Mówię w teorii. Ja oczywiście przykręcę kolimator i sprawdzimy. No także mamy taką klapę chyba jak w karabinach AKS-u, z tego co pamiętam. No i oczywiście teraz wyciągamy sprężynę oporopowrotną, która od razu, zobaczcie, ma taką blaszkę, tak, przytwierdzoną tutaj. Ja już nie pamiętam, jakie ja wam pokazywałem strzelby, kopie tych SAIK 12, ale tam też była taka blaszka i pamiętam, że myśmy tą blaszkę w pewnym momencie zdjęli, ponieważ ona powodowała liczne fajki i jakieś niewyrzucanie naboju. Także zobaczymy, jak tutaj będzie, nie? Może być ok, tak? No i wyciągniemy teraz oczywiście zamek wraz z tłokiem. O, zobaczcie, ten tłok, muszę przyznać, jest, że tak powiem, zupełnie inaczej zaprojektowany niż w karabinie AK, tak? No i tu oczywiście mamy zamek, który możemy też z tego suwadła wyjąć. Ja już tego nie będę robił. Bardzo podobny jest do zamka karabinu AK, z tym, że oczywiście jest o wiele większy, ponieważ strzelamy zupełnie inną amunicją. No i jeszcze za chwilkę odłożę ten element i zerknijmy sobie do komory spustowej, no, które jak widzicie, tak sobie myślę, że chyba dałoby się nawet wymienić tutaj coś z elementami z karabinu AK, ale oczywiście tego nie próbowałem. Ja też nie jestem, jak to się mówi, domowym rusznikarzem, który po prostu robi takie rzeczy. Ja wyjmuję z pudełka broni, po prostu z niej strzelam. Jeszcze zerkam tutaj, a no tak, no mamy tutaj napęd oczywiście tego boltkacza, zobaczcie, tak, czyli tu jest taki pazur, który podniesiony zostanie do góry przez podajnik magazynka, no i zatrzyma oczywiście zamek w tylnym położeniu, a jednocześnie też, zobaczcie, o właśnie, wyjdzie tutaj taki dziubek, który, mówię, jest taką dosyć rachityczną blaszką. Trzeba będzie tutaj się jak gdyby tego manualu trochę nauczyć, ponieważ muszę przyznać, że on jest zupełnie inny niż w karabinie AK. No i jeszcze oczywiście rozebraliśmy dalej naszego Armsana. Tu dzięki tej dźwigni mogliśmy wyjąć tą rurę gazową. No i tu mamy, jakby to powiedzieć, do słoneczka, może go tu bardziej zrobię, kolanko gazowe, tak, przez które wydostają się gazy prochowe z przewodu lufy i napędzają właśnie ten tłok, który o tutaj sobie leży. Zobacz, co ja tu porobiłem tą lufą. Wiesz, kręcę i... Przemocyle jedzie. Dokładnie. No dobra. Składamy i strzelamy. A ty mówiłeś, że to jest podobne do czego? Do szyny, czy mówię, do pokrywy zamkowej TWS-a. No tak, ale też jeszcze... A tak, Texan Weapon System. Dokładnie, Texas Weapon System. I ile to kosztuje Texas Weapon System? Wiesz co, jak jest, jak było, no, to kosztowało około 1300 zł. No, to 1300 zł, a tu macie od razu za 3950. Dobra, a poczekaj, to ja najpierw, panie, włóż na zamek. Nie wskoczył, czyli wiesz co? Nie. Tak. Kwiatusiowy, już byś składanie kałacha byś przegrał. Dobra. O, czekaj, tak zrobię. No. Ty, no panie, co ja tu robię, nie tak? Filmuj porażkę kwiatka! Rozebrał karabin i nie potrafi go złożyć. Nie, poczekaj, to musi być
musi być. Nie, 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 to musi być. No spokojnie, wrócimy do domu. Dogramy innym razem. To ma nie musi być tutaj jakoś. O, poczekaj, i to. 1 hour later. Tak, godzinę później udało nam się wsunąć zamek. Opór stawiał kurek. Trzeba po prostu mocno docisnąć i wepchnąć. Ja po prostu bałem się, że się zakleszczy i nie będzie nic działało. Dobra, teraz wkładamy tutaj sprężynkę powrotną. Z tą właśnie klapką, która... No zobaczymy, jak ona tu będzie się sprawowała. Ok, mamy wszystko, no i co? I, no i tak jak kałacha zamykamy. Mamy broń chyba... Tak, gotową do działania. Zważmy sobie spust. Bardzo fajnie to wygląda. To jest 2 kilo. Ok. Sprawdźmy jeszcze trzykrotnie. Mamy teraz niecałe półtora. Nie, to nie było 2. Półtora kilo to było, tak? To było kilo 500. No to było półtora i teraz też półtora. Kurna. Powiem wam, że ten mechanizm tutaj wydaje się taki dość, wiecie, taki kałachowy, nie? Ale kurna, spuścik panie zrobili bardzo dobrze. No panie, 1,5 kilo. I jestem w szoku. Zaczniemy od killera gazowych i automatycznych strzep, czyli 21 gramów. Załadujemy sobie może 5, dobra? I sprawdzimy. Okej. Okay. Zobaczymy, czy zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Albo zrobimy, słuchajcie, raz, dwa, trzy. Dobra, poczekaj. O, widzisz, no właśnie, to jest ładowanie tych... Ty, panie... Kurna, włożone tu jest jakiś patyk, który... Nie pozwala. Naprawdę, serio, armsanie. Czyli co, tylko dwa? Co, jak do dubeltówki? O Jezu. O, a. To jest, słuchajcie, unijne zabezpieczenie przeciwko naładowaniu większej ilości do 10 nabojowego magazynka. I zaraz wam pokażę teraz. Panie, ale co z tym zrobić? Przecież to stopka jest, to jak... I proszę ciebie, wyjebawszy. I już mamy 10-nabojowy magazynek. Powiedzcie mi, po jaką cholerę ktoś wprowadził taki przepis? Raz... Dwa. O Jezu, Unia Europejska, co ty Kwiatkowski wyprawiasz? 10 nabojów. Kasynka. Co się śmiejesz ze mną? Myślisz, że już unijni egzekutorzy nas tutaj idą? FBI, open up! Ale Binkowska. Dobra, no tyle, żeśmy tam już nie pamiętam ile włożyliśmy, ale chyba tu dycha wejdzie. Dobra, idziemy, strzelamy. Spróbujmy teraz wepchnąć ten magazynek w gniazdo, bo przypominam, nie zahaczamy go z przodu, tylko po prostu... O panie! O, a wiesz co, powiem ci, że weszło łatwiej niż jak był magazynek pusty. Dobra, weszło, ale już magazynek kolejny włożymy na otwartym suwadle wraz z zamkiem, więc będzie nam po prostu o wiele łatwiej go tam wciurchać. Dobra, panie, magazynek w kejdonkę. Strzelimy, zobaczymy jak to hula, maleństwo. Dobra, na razie z mechanicznych walniemy. Ja bym minimalnie troszkę ten przyrząd podwyższył, tak żeby był na płasko. Dobra, pokażę. No. Okej, okay, dobra, uwaga. Przy czym strzelam z 21 gramów, nie? Czyli amunicja, która może nie przeładować. Uwaga. No nie przeładowała. Nastąpiły jakieś takie, panie, nie wiem jak to nazwać. No coś tu przygniotło. Ja myślę, że powodem tego jest ta blaszka. Dobra, strzelimy, zobaczymy jeszcze. Może się... Nie. A wiesz co, spróbujemy... poczekaj, wyjmę magazynek. Dobra. Załadujemy troszkę cięższą amunicję. Zobaczymy, czy zlikwidujemy ten problem przy użyciu cięższej amunicji. 28 gramów. Dobra.
No, poszło. Tak, poszło. Poszło. I zamek w tylnym położeniu. No, czyli 21. Tak sobie myślę, czy 21 nie poszłoby w momencie, kiedy byśmy zlikwidowali tą blaszkę, którą wam pokazywałem. Ale czy to jest jakaś korzyść, żeby na 21 strzelać? Spróbujmy jeszcze raz koło słoniny położę magazynek. Spróbuję je tej 21 jeszcze raz, zobaczymy. Poczekaj, tu trzeba, o tak, tu trzeba, słuchajcie, mocnym, pewnym ruchem, kurna, ten i ten dziudziek mógłby być minimalnie dłuższy, ten tutaj, którego wciskam, żeby zrzucić suwadło wraz z zamkiem. No dobra, zobaczmy. Nie, tak jak mówisz, za mało gazów dostarczane jest do tłoka i panie, dupa zbita z tego wychodzi. O, patrz jak się zakleszcza w ogóle ta łuska tutaj, zobacz, widziałeś? Jak ją wyginie. No dobra. Pamiętajcie, żeby te magazynki wbijać. O, ała, ała, ała. Ożeż kuźwa. Uważajcie na palec wskazujący, żeby nie był blisko tutaj tego, bo zobaczcie, co się z nim dzieje, kiedy podpina magazynek. Zobaczcie. Gdzieś się wykonał ruch do przodu i do tyłu i mnie wyrżnął w palec. Dobra, poczekajcie. Zobaczmy w blaszki, jak pójdzie. Pięknie. Widziałeś to? Tam już stoi. Co on wyprawia? Dobra. O, dobra, koniec magazynka. I teraz tak, palec z dala od przycisku. Poczekaj, o, podepnij. O, właśnie, tak. Zrzuć. Bardzo dobrze, fajnie, fajnie. No dobra, no jeszcze trochę śrutu nam zostało. Panie. No idzie jak złoto, nie? Troszkę nam zaczęło tutaj to łoże latać. Tu, o, widzicie? Jak wymiecie z pudełka, to jest tak bardzo ciasno. Ale też tak patrzę. Czy to... Nie, to nie jest nigdzie przekręcone, to. To ucho takiego zawieszenia czy coś, więc ono się tu opiera po prostu o to kolanko gazowe. No bardzo, bardzo dobrze działa, natomiast no parę rzeczy tu się jakoś tam zaczęło trochę ruszać, nie? Nie wiem jak jest w Saigach 12. Wiesz może? Klienci mówili, żeśmy burdel zrobili tu na tym stoliczku. Dobra, pochowam później. Zobaczcie kolimator, który zainstalowałem. To jest Redwin. Przypomnę, to jest tania chińska marka kolimatorów. Taki kolimator kosztuje chyba... Dobra, wrzucę wam link, dobra? Do tego kolimatora, to zobaczycie. A mnie się wydaje, że on kosztuje między 600 a 900 zł. Ma bardzo ciekawą plamkę, która chyba to jest 6 MOA, taki okrąg, taki jakby bullseye wyjęty z EOTK-a. Tylko, że oczywiście o wiele mniejszy, tak? No bo też kolimator jest raczej z rodziny mikrokolimatorów. Bardzo szybko go wyregulowaliśmy, ponieważ mamy wieżyczki, w których, zobaczcie, mamy tutaj takie zatopione pokrętła, którymi zwykłym, płaskim, małym śrubokrętłem klikamy i mamy tu bardzo wyraźne kliki, co mi się bardzo spodobało. No i oczywiście tutaj mamy przy wciśnięciu, już nie pamiętam, lewego czy prawego, uruchamiamy kolimator, następnie zwiększamy albo zmniejszamy plamkę. I co ważne, ten kolimator posiada też funkcję, chyba z tego co pamiętam, shake away. Ja wam oczywiście te kolimatory i te lunety, które dostałem z Redwina, w swoim czasie pokażę bliżej, pokażę bardziej, ponieważ no, chcę ich po prostu trochę poużywać, tak? I kiedy już ich poużywam, to wtedy będę mógł wam więcej o nich powiedzieć. I właśnie przy użyciu tego kolimatorka sprawdzimy sobie, czy ta szyna, która tutaj jest na zawiasie, trzyma zero. Strzelamy oczywiście z amunicji takiej Dynamic Slug pionki 28 gramów. O, coś takiego. Zamek w tylnym położeniu. Chodźcie, pokażę wam nasz wynik. Powiedzmy, że jak regulowałem kolimator, to robiłem to z ręki.
Ale mamy jakiś wynik, tak? Jeżeli teraz otworzę tą komorę zamkową, dobrze mówię, zamkową na zawiasie, zamknę i mniej więcej w tym samym miejscu będziemy mieli przestrzelinę, no to znaczy, że 3-0. Wyniki na tarczy widzieliście. Teraz tak, otwieramy komorę, majdu, tak? Majdu i pewnym ruchem zamykamy. Panie, zobaczymy. Dobra. Zamek w tylnym. Zapraszam do tarczy. No panie. No dobrze zrobiliśmy. Dziurkę w dziurkę w ten drugi, bo pierwszy poszedł mi tu, potem poszedł drugi, a teraz te dwa. No 3-0, nie? Trzyma. No nie, panie, no nikt tu się nie będzie przypierdziulał. Było majdu i proszę bardzo, taki wynik. Jeszcze sobie huknę. Ja. Ole. Kurna, mówię ci, to jest po prostu taka petarda. Czy ty sfilmowałeś mnie, czy... Chyba naprawdę słoninę sobie filmujesz? Kurna, Kamil, proszę cię, dam ci tą słoninkę. No Jezus. Wiesz co, powiem ci, wszyscy operatorzy moi to są kurna żarłoki, większe ode mnie. Zapraszam serdecznie, opowiem wam teraz, co o tej przesympatycznej strzelbie sądzę. Kamil przy ostatniej scenie zapomniał założyć ochronników słucho. Jak tam, gwizdzę trochę w łóżkach? Jest okej. Słuchajcie, na pewno to nie jest strzelba Saiga 12, nie? Przede wszystkim dlatego, że też inaczej podpina się do Saigi 12 magazynki. Tam zahaczamy nimi o przód, tak? I dopiero potem o zatrzask. Tak jak ma to miejsce w karabinach AK. Tutaj musimy je wbić. I tak naprawdę to jest taki największy miałem z tym problem, tak? Z tym wbijaniem tych magazynków. Okej, da się, ale trzeba to przećwiczyć, trzeba odpowiednio złapać manual tych magazynków. Mówię o tych, którzy oczywiście chcą szybko jakoś tam je wymieniać. Natomiast na to na pewno zwrócicie uwagę. Szyna, która tutaj jest na górze, a właściwie komora zamkowa, trzyma zero. Ale tak się z Kamilem zastanawiamy, no wiecie, no to jest jakiś tam tu na jakimś pinie. A, no zobaczymy, panie. No myśmy tu wystrzelali ile, no... Pół kuferka amunicji Kwiatkowskiego, plus jakieś tam brenekę. No na razie trzyma, tak? Na razie trzyma. Natomiast pamiętajcie, że to jest turecka broń, więc może z czasem nie trzymać. No zobaczymy. Ogólnie jak wymiecie ją z pudełka, na pewno was, wiecie, no będzie wam się podobała, bo ta broń jest naprawdę rzeczywiście ładna. Jeżeli do rekreacyjnego strzelania, jak najbardziej spoko, można polecić. Czy do sportowego? Tutaj powinni się wypowiedzieć po prostu sportowcy, którym ja nie jestem. Natomiast może się odezwą jacyś sportowcy, którzy tej strzelby używają. Na przykład do treningów, tak? Albo też nawet na zawodach. Nie wiem, może są tacy, a może nie. Ogólnie mnie osobiście strzelba się bardzo podoba. Płynnie bardzo odczuwam w dołku strzeleckim odrzut i podrzut. Jest bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny. Strzelba jest moim zdaniem ok ergonomiczna. Niektóre manipulatory, jak na przykład zrzut zamka w przednie położenie, no ten wiecie, tu wciskanie tego, pokażmy jeszcze tego tu drucika, o tu. No to jest, wiecie, no taka blaszunia, nie? To powinno być jakoś zawinięte, większe, no coś. No okej, okay. Ale z drugiej strony, słuchajcie, możecie przecież tą broń przeładować po prostu łapiąc za dźwignię i zrzucając cały zespół ruchomy. Kwestia po prostu jakiegoś tam manualu. Co wy o niej sądzicie? Zapraszam do ożywionej dyskusji w komentarzach. Dodam tylko jeszcze, że kiedyś pokazywałem wam strzelbę, której nazwę wam wyświetlę tutaj pod spodem, która moim zdaniem działała gorzej, ponieważ trzeba było wyjąć tą oto tutaj blaszkę, która po prostu powodowała non-stop jakieś fajki i zacinki. Natomiast ta strzelba na amunicji 28 gramów działała bajka. Naprawdę, nie zacięła nam się ani razu, ani także na amunicji typu Brenneke. Michał Kwiatkowski, serdecznie dziękuję za uwagę. Mówię, do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Trzymajcie się, nara. Słonina na koniec dla was. Nie, no oczywiście, że udajemy. W butelce po wódce mamy wodę. No i mamy też zacną pepeszę. Niestety ten egzemplarz okazał się trefny trochę, ponieważ nie pasują do niego magazynki, trzeba coś tu podpiłować. Wymaga to jakiejś tam pracy rusznikarskiej. No i na dodatek jeszcze mundur, który udało mi się pożyczyć, okazał się troszeczkę za ciasny. Nie na taki, wiecie, burżujski kałdun, tylko to, wiecie, to te ruskie, to takie były szczawiki, takie, wiecie, chłopoczki na czarnym chlebie i wodzie chowane. Więc jak uda mi się pożyczyć w odpowiednim rozmiarze mundur i pepeszkę, która będzie działała, nagram dla was specjalny materiał historyczny, wideo właśnie o tej przepięknej pepeszy. Chociaż powiem wam szczerze, z drugiej strony w dzisiejszych czasach łażenie w ruskim mundurze, nawet po strzelnicy, to taki trochę czuję niesmak.
No ale wiecie, no będzie to po prostu rekonstrukcja historyczna. Trzymajcie rękę na pulsie. Do zobaczenia na kanale Strzelnica TV.